Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. Jeśli mnie nie znasz, jestem Amerykaninem, dorosłym mówiąc tylko jednym językiem, angielskim. Od kilku lat uczę się języka polskiego i również nagrywam filmiki i piszę artykuły o nauce języków i kulturze amerykańskiej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mnie, kliknij na link tutaj. No, po 8 tygodniach ciężkiej pracy wreszcie prowadziliśmy w życiu Real Life in the USA, czyli prawdziwe życie w USA. To jest pakiet tekstów dla BiblioBirda, aby pomóc Polakom uczyć się języka angielskiego, jednocześnie ucząc się o życiu w USA. Każdy na świecie zna amerykańskie filmy i programy telewizyjne, ale to, co pokazują, nie jest w 100% prawdziwe. Jednak właśnie w ten sposób obcokrajowcy tworzą swoje wyobrażenia na temat USA, Amerykanów i naszej kultury. Real Life in the USA zawiera pouczające artykuły, fikcyjne opowiadania, wywiady oraz rozmowy z native speakerami na wiele tematów dotyczących codziennego życia w USA. Na przykład praca, edukacja, przestępstwo, jak znaleźć mieszkania i wiele, wiele innych. I to wszystko widziane oczyma prawdziwych Amerykanów, to znaczy ja razem z żoną. Jest link w opisie do spisu treści. No, wszystkie teksty są po angielsku, wszystkie zawierają nagranie dźwiękowe. Niektóre mają filmiki, ale każdy jest przygotowany do czytania przy pomocy BiblioBirda. BiblioBird jest aplikacją webową, którą stworzyłem na podstawie metody, której sam użyłem, żeby nauczyć się języka polskiego. Teraz będzie parę słów o tej metodzie. Sam nauczyłem się języka polskiego przez czytanie i słuchanie książek po polsku. Szczególnie na samym początku przeczytałem Harry'ego Pottera. Na moim blogu i w moim darmowym e-booku piszę dużo o zaletach czytania i zwłaszcza słuchania w obcym języku. Ale ten proces może być trudny, czasochłonny i czasami nieprzyjemny. Kiedy sam czytałem Harry'ego Pottera, szukałem wszystkich nieznanych słów w słowniku. Czasem nie znajdowałem ich, albo nie zrozumiałem znaczenia słowa w danym kontekście. Ręcznie napisałem fiszki, żeby później powtarzać to, czego się nauczyłem. To dość dużo pracy i z tego powodu niektórzy ludzie szybko się podają. To dlatego, że 1,5 roku temu stworzyłem bibliobird.com. BiblioBird jest darmową i open source aplikacją webową, który pomoże Ci nauczyć się języka angielskiego przez czytania i słuchania interesujących treści po angielsku. Podczas czytania możesz kliknąć w nieznane słowa i dostać tłumaczenia na język polski. Wszystkie nieznane słowa są automatycznie dodawane do popularnego programu do fiszek Anki dla powtórzenia później. W przeciwieństwie do podobnych aplikacji, wszystkie tłumaczenia na BiblioBirdzie są sprawdzone i poprawione przez prawdziwego człowieka. To znaczy, że wszystko dokładnie pasuje do danego kontekstu, wliczając w to rzeczy trudniejsze do tłumaczenia, na przykład idiomy, slang i czasowniki złożone, które są szczególnie trudne dla uczących się. W ten sposób BiblioBird sprawia, że proces jest łatwiejszy, mniej czasochłonny i pozwoli Ci skupić się na przyjemnej stronie nauki, co zmniejszy szanse podania się. Real Life in the USA jest pierwszym płatnym pakietem na BiblioBirdzie. Mamy nadzieję, że ten produkt będzie wspierał naszą pracę nad BiblioBirdem i pozwoli nam dodać więcej języków i funkcji. No, możesz dowiedzieć się więcej i go kupić na stronie bibliobird.com. Jest bezpośredni link w opisie. Aż do 8 października po podaniu tego kodu kuponu wersja dla zmotywowanych uczących się będzie dostępna o 30% taniej, czyli za 35 zł.
Zebraliśmy pieniądze na stworzenie tego produktu dzięki projektowi na stronie polakpotrafi.pl, w którym ludzie go kupili, zanim nawet zaczęliśmy pracę nad nim. Dziękujemy serdecznie za wasze wsparcie. Bez waszej pomocy nigdy nie bylibyśmy w stanie tego robić, naprawdę. Więc na końcu tego filmiku będą publiczne podziękowania dla każdego, kto to chciał. Ale najpierw chciałbym powiedzieć, że mamy nadzieję, że to jest tylko pierwszy z wielu produktów, więc prosimy o wypełnienie ankiety, żeby nam powiedzieć, jaki powinien być następny język i na jaki temat powinien być następny pakiet. Jest oczywiście link w opisie. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Podziękowania. Dobrze, no. Dziękujemy Adam Borowski. Dziękujemy Andrzej Gmiterek. Nie. Dziękujemy Adamowi Borowskiemu. Czy będę musiał powiedzieć owi na końcu wszystkich? No chyba nie dziękujemy. Wspierał nas i z tego powodu jesteśmy bardzo wdzięczni. Adam Borowski. No chyba po prostu podziękowania. Adam Borowski, Andrzej Gmiterek, Andrzej Trepner, Antek i Justyna, Arek, Balcer, Blada Dupa, Daniel Hecko, Darecki, dobrykader.pl, Douglas Montgomery, Drew, Dziubdzius, Edziu, firmawirlandy.pl, Gieksk, Goofy, Drazen, Gruszek Pie, Grzegorz Lagg-Olas-Wata, Grzeszek Soliński, Gutek, ikundelek.pl, Illuminate, Jason z numerem 3 zamiast A, i nie, Jasion, J3Sion, Janusz Kunowski, Kalin, Kamil J, Kary, Katarzyna Dyga, K. Rafał, Krystomen, Krzemodam 2, Krzysztof Rajczakowski, Kuba Wieczerzak, Laura z Poznania, Lord Espot, Łukasz Chmielewski, Łukasz Czyżykowski, Maciej Tarnowski, Maciek HTD, Magot, Mandarin from Scratch, to inny bloger, Marcin Czesielski, Marcin Dopierała, Marcin Kowal, Marcin Kuzma, Marcin Żuk, jest wielu Marcinów, Marek 2109, Margaret po prostu, 87, Mariusz Woźniak, tak jak Steve Woźniak z Apple'a, Mariusz z Gdyni, Mariusz Ścielec, Michał Krzeszowski, Miki 3475, Mistrz Ignis i strona na Facebooku Valorant, MK Best, Nikto, Paulina Wrzałkowska, Paweł Klak, Paweł Szy, Piotr Skwarna, Przemysław Żyła, Robert z Oleśnicy, Rob Skrzy, Siędziwoj Brzęczyszczykiewicz, może jeszcze raz, Siędziwoj Brzęczyszczykiewicz, Brzęczyszczykiewicz, Brzęczy
Szczykiewicz. Brzęczy Szczykiewicz. S.I.B. Szrudeczek. Świat Ediego, kanał YouTube. Świętosławski Wojciech. Ta cata. Tomasz Shadow Nowak. Tomek Spirczak. Tomek Spirczak. Violeta Breyer. Wadek Krasicki. Waldemar Pawlaszek. Wilk. Wojciech Pepszyca. Wolny gość. I zastanawiać. No, dziękujemy wszystkim serdecznie.